Ok, więc zaczynamy z drugim tematem, tym razem o niepewnościach pomiarowych. No i zaczynamy dawno temu w odległej galaktyce, gdzie Obi-Wan Kenobi już przewidział, że troopery będą precyzyjne, ale nie będą dokładne i Luke się z tym zgadza. I to mamy na myśli, więc dobrze wiemy, że troopery nigdy nie trafiały, aczkolwiek powtarzalnie nie trafiały. No i to właśnie rozwikła nam zagadkę tych dwóch pojęć, czyli dokładności versus precyzji. Jeżeli ktoś jest Precyzyjny to znaczy, że jest powtarzalny, robi wiele, raz, wiele razy to samo. Między innymi możemy na przykład dokonywać pomiaru. Jeżeli za każdym razem wychodzi nam bardzo podobna, y, bardzo podobna liczba, no to jesteśmy precyzyjni. Teraz to znaczy to drugie, czymże jest dokładność. Dokładność to znaczy, że przygotowaliśmy ten nasz układ pomiarowy wystarczająco dobrze, że na przykład nie mamy pochylonego stołu i te wszystkie nasze pomiary są mniej więcej dookoła średniej, wokół tego, co chcemy zmierzyć. No i widzimy, że na przykład w tym przypadku precyzyjność jest mała, czyli jesteśmy mało powtarzalni, aczkolwiek wszystkie nasze pomiary są w okolicy środka, czyli w okolicy tej, tej wielkości, którą mamy mierzyć. No i takie charakterystyczne dwa, dwa pojęcia, które mogą się przytrafić podczas mierzenia jakiejś rzeczy. No to właśnie błąd systematyczny, czyli kiedy mierzymy na przykład długość ołówka i za każdym razem wychodzi nam. No one jest powiedzmy 5 cm, a wychodzi nam za każdym razem 7, 7, 3, 7, 2. To, to, to jest błąd systematyczny. Prawdopodobnie nie wiemy, gdzie jest 0 w linijce. No a z kolei, jak, jak oscylujemy wokół słusznej wartości, ale są to takie liczby bardzo rozstrzelone, jest tu duża niepewność. No i porozmawiamy na jakimś konkretnym przykładzie, więc to będzie faktycznie wykład o mierzeniu. Więc wyobraźmy sobie, że mierzymy na przykład pole powierzchni kartki. Tak symbolicznie to były nasze pomiary. Pytanie do Was, gdzie spodziewamy się tej takiej prawdziwej, e, prawdziwego pola powierzchni kartki? No pytanie, czy na przykład spodziewamy się tego tutaj, czyli czy jest to możliwe, że ten prawdziwy wynik jest daleko od naszych pomiarów? Więc jako eksperymentaliści, jako ludzie pracujący w laboratorium, tudzież po prostu uczniowie, musimy zrobić wszystko, żeby to nie było możliwe, czyli żeby nie było tutaj błędu systematycznego. No, najpopularniejszy błąd systematyczny, jaki popełniamy, to błąd paralaksy. I że patrzymy pod kątem na miarkę. Więc musimy zrobić wszystko, żeby tak się nie, zdało, nie stało, więc podczas tej rozmowy założymy, że błąd systematyczny nie ma miejsca. I w związku z tym spodziewamy się, że prawdziwy wynik znajduje się gdzieś po środku do tych liczb, które nam wyszły. Mm. No dobra, a co to jest za gość? Dlaczego, dlaczego jeden z naszych pomiarów znalazł się daleko daleko od reszty? No i to jest tak zwany błąd gruby. No i prawdopodobnie kichnęliśmy albo coś nam się przesunęło. Podczas, podczas mierzenia. No i błąd gruby to jest coś, nad czym należy się pochylić, na to trzeba zwrócić uwagę, bo być może jest to nowa fizyka, ale w przeważającej większości Waszych doświadczeń będzie to po prostu jakiś błąd, tak jak powiedziałem, kichnięcie i należy to po prostu polać. No i okej. Okay. A jak zidentyfikować, gdzie jest ta grupa, gdzie może leżeć średnia, i w ogóle jak wyglądają nasze pomiary? Temu służy histogram który błędnie w, naszym, w waszym potężniku jest zdefiniowany jako wykres słupkowy. i podstawowa różnica jest taka, że na histogramie, jak tutaj widać, e, mamy przedziały i nie ma przerwy między tymi przedziałami. Czyli tam, gdzie się kończy pierwszy, przedział zaczyna się drugi i są to tak zwane zmienne ciągłe, tutaj od 100 do 250. I widzimy, ile ludzi waży od 100 do 125 funtów, od 126 do 150 itd. Każdy człowiek ma swój słupek. Bo należy do któregoś słupka. A podczas gdy taki wykres słupkowy, to raczej ma dyskretne wielkości na osi X, USA, Meksyk, Kanada i wiemy, ile ile ludzi na przykład yy, no, nie wiem, odpowiedziało na tę ankietę, które mieszkało w USA, w Meksyku i w Kanadzie. No dobrze. Więc yy, jak się taki histogram robi? Więc mamy nasze wyniki, no i należy je po prostu pogrupować, czyli złożyć chociażby na początku w tabeli, tabele, a następnie potem wybrać te przedziały. I posegregować. Ja to zrobiłem tak symbolicznie. Widzimy, że w pierwszej grupie są trzy pomiary: 4, 6, 6 i 2. I bardzo daleko z prawej strony jest ten outlier, czyli będzie widać na histogramie, że jest jakaś wielkość, która nie pasuje do reszty. No i oczywiście, jak jest taki outlier, jakiś taki błąd gruby, to zwykle go polewamy. Oczywiście trzeba zawsze przeanalizować sytuację, czy nie jest to nowa fizyka. A z pozostałych budujemy, łączymy kropki tych, tych, tych prostokątów. I uzyskujemy coś, co wygląda jak jakiś wykres funkcji. Co to jest za funkcja? Ta funkcja nazywa się rozkład prawdopodobieństwa i mówi nam o tym, jakie jest prawdopodobieństwo, no w naszym przypadku, uzyskania takiego wyniku, jeżeli no, zmierzę swoją próbkę. Na przykład, jeżeli prawdopodobieństwo jest 1%, to znaczy, że na 100 pomiarów raz 1 dostanę taką wartość. No i właśnie, jeżeli tych liczb jest dużo, tych moich pomiarów jest bardzo dużo, no to to ma sens, żeby połączyć te takie prostokąty i dostać coś, co jest ciągłe. Na przykład jak ludzi jest dużo, to możemy dostać wykres częstości prawdopodobieństwa wzrostu, czyli na przykład wiemy, ile osób procentowo jest na przykład wyższych niż 173 cm. To Wystarczy popatrzeć, jak dużo, jak jest duże pole powierzchni pod tą krzywą. No i no, tutaj taki przykład ze świata. Tutaj mamy właśnie bodajże wzrost ludzi z podziałem na kobiety i mężczyźni, i faktycznie jest tu tak dużo tych prostokącików, że zostały połączone. I na przykład, jak chcę wiedzieć, ile osób jest poniżej 1,70 m, to powinienem policzyć pole pod tutaj y, lewą stroną tego wykresu aż do 170. No dobra, wróćmy do naszego przykładu. Mamy histogram, no i, i pytanie, gdzie jest ta prawdziwa wartość? No spodziewamy się, że będzie ona gdzieś w środku. To jest dość logiczne założenie, nie będę się z tego tłumaczył. Ale ile pomiarów mamy zrobić? No i, i tak. I na szczęście z pomocą przychodzi nam statystyka i mówi, że pomiarów musicie zrobić tyle, żeby ten wykres wyglądał normalnie. No i to był w pewnym sensie żart, a dlatego, że wy, no, krzywa normalna to jest tak zwana krzywa Gaussowska. Jeżeli tylko to, co mierzymy, ma jakąś skończoną wariancję, czy ma skończoną losowość, to po wielu, wielu pomiarach dostaniemy krzywą dzwonową, czyli właśnie normalną. A my robimy pomiary, czyli powiedzmy, mamy jakiś losowy czynnik polegający na tym, że Coś, czego nie kontrolujemy, na przykład ręka nam się trzęsie, albo no, no coś po prostu jest tam losowego. Spodziewamy się, że jak tych pomiarów będzie bardzo, bardzo dużo i będziemy je zbierać, to nasza krzywa gosowska będzie się. No, no tu pokaże, że spodziewamy się, że coraz więcej liczb będzie w okolicy prawdziwej wartości i, i, i stosunkowo będzie nam się w, y, robić to coraz ciaśniejsze, i, czyli, powiedzmy ta krzywa dzwonowa będzie coraz węższa. No, i okej. Okay. A, a czym jest takiego szczególnego w tej krzywej dzwonowej? No, okazuje się, że wiele losowych rzeczy, tak jak powiedziałem, zmierza właśnie do rozkładu normalnego. Czy to są właśnie ogórki, właściwie e, długość ogórków oraz marchewek, czy to jest na przykład rozmiar kobiecych stóp, czy to jest e, na przykład m, ciężar rodzących się dzieci, czy nawet IQ. Jak popatrzymy na wystarczająco dużo próbek, to okaże się, że one się rozkładają w coś, co nazywa się krzywą. Normalno. No i tak by się człowiek by przypuszczał, że coś podobnego powinno zachodzić, na przykład dla matury, ale jak się okazuje, nasza matura polska ma specjalny rozkład, tak zwany rozkład maturalny. No i polega ona na przykład na tym języku polskim, że ma dziurę w okolicy 30%. Nie, nie, będziemy, nie będziemy tego ten kontynuować, powiemy tylko, na czym polega ten taki prawdziwy rozkład normalny, którego się spodziewamy w przypadku wielu pomiarów. No więc. Ono ma dwie, dwa parametry. Jeden parametr to jest właśnie ta średnia, w naszym przypadku to jest wartość, którą chcemy zmierzyć. I drugi parametr to jest odchylenie standardowe. Akurat krzywa gaussowska jest parametryzowana dwoma parametrami. No i to, to odchylenie standardowe mówi nam o niepewności. Dokładnie to, to widać na tym wykresie. Okazuje się, że pomiędzy średnią. Plus jedno odchylenie standardowe i średnio minus jedno odchylenie standardowe, znajduje się aż 68% wszystkich danych. Czyli można przypuszczać, że jak zmierzę bardzo, bardzo wiele razy mm, i, i poznam jakoś odchylenie standardowe, o czym będzie zaraz, to będę mógł powiedzieć na 68%, to mój wynik się tutaj znajduje. No jak powiedzmy popatrzę na trzy odchylenia standardowe, to będzie na, na 99,7% pewien, że to jest mój prawdziwy wynik. No i oczywiście dokładnie to, co jest podawane po, po, tym, po tym pomiarze, to można interpretować jako wariancję, jako odchylenie standardowe czy pierwiastek z wariancji. No i może, można powiedzieć, że to jest na 68% pewności mamy, że nasz wynik znajduje się w tych widełkach. No i na maturze na szczęście mamy trzy metody, takie przybliżone wyznaczenia takiego odchylenia czyli takiej niepewności, to albo wynika z porządku, no, po, który używamy, tutaj miarka ma Pół milimetra, no bo nie do końca wiemy, czy tutaj jest na przykład 5,6 czy 5,7 cm. Inny sposób, to zwana maksymalna niepewność średniej, czyli bierzemy maksymalny wynik, minimalny, e, dzielimy przez dwa, no i tak mniej więcej się zgadza z tym czerwonym. No tu co prawda to jest dwuwymiarowe, jest trochę bardziej skomplikowane, a gdyby było jedno, to wystarczy wziąć maksymalną wartość minimalną, podzielić przez dwa, jeszcze odjąć i będzie mniej więcej wariancja. Albo taki prawdziwy wzór na niepewność standardowa średniej, zauważcie, że sigma nawet się zgadza z tym, co używaliśmy wcześniej. Pierwiastek z 1 przez liczbę pomiarów, liczba pomiarów minus 1, a potem są to pierwszy pomiar minus średnia do kwadratu, drugi pomiar minus średnia do kwadratu i tak koło Macieju najtrudniejsza rzecz do zrobienia. Okej, okay. więc mamy tą niepewność, wiemy czym ona jest, to ona nam mówi, że, że na 68% nasz wynik, to co chcemy zmierzyć jest wartości średniej plus minus niepewność pomiarowa, no, ale jeszcze oczywiście ważne jest, jaka jest ta niepewność względna. No i co mam na myśli? Jak na przykład zmierzę z niepewnością 1 cm, to to na pewno ma znaczenie, czy mierzyłem długość kartki, czy może mierzyłem promień ziemi. Ja się może przesunę. No bo jeśli to jest promień kartki, no to popełniam błąd przy 1 cm około 3%, a jak mierzę promień ziemi i mam niepewność 1%, no to popełniam błąd o tym 0.0001%. Teraz, żeby skupmy się, bo tam wcześniej były jakieś procenty, było już 68% pewności i teraz są jakieś procenty. Co, co to znaczy? Więc jak zmierzę sobie długość kartki i powiem, że moja niepewność pomiarowa jest 1%, bo kartka ma około 30 cm, no to na podstawie moich pomiarów wiem, że nasz, na 68% ta długość kartki jest pomiędzy 29 a 31 cm. Takie, taką ma interpretację tą. No niepewność pomiarowa, ta bezwzględna, niedzielona. A dzielona przez średnią oznacza, że mam, że, że mam 68% pewności, że długość kartki to jest 30 cm plus minus 3%. No, skomplikowane, jak pomyślicie, to powinna mieć sens. No i to prawie koniec, ale jak mówił detektor Colombo, jeszcze jedna rzecz została dla nas. I będą to te tak nieszczęsne miejsca po przecinku. Więc jak mamy sobie liczbę i jest ta wartość średnia i niepewność pomiarowa. To wa ważne jest to, że liczba miejsc po przecinku musi się zgadzać. Czyli jak mamy na przykład taki jak tutaj wynik po lewej stronie, czyli wynik podany do czterech miejsc po przecinku, a niepewność do dwóch, to obcinamy wynik do dwóch miejsc po przecinku, tak żeby się zgadzały. A miejsca na po przecinku to nie jest to samo, co cyfry znaczące, i dla porządku sobie przypomnimy, co to są cyfry znaczące. Jest sobie taka liczba i chcemy ją przybliżyć na przykład do. 5 cyfr znaczących, to lecimy od lewej strony, pomijamy zera. zostaje 1, 2, 3, 4, 5. 5 cyfr znaczących, a cała reszta jest nieznacząca. A jak do trzech, to znów pomijamy 0, zawsze pomijamy te pierwsze zera i zostawiamy 3. 1, 2, 3. Gdyby to było na przykład 0, 0, 0, coś tam, to też pomijamy te zera i zaczynamy po tej drugiej stronie. No i gdyby ktoś chciał bardziej to przestudiować w szczegółach, no to oczywiście można sobie poprzybliżać do do tych Significant Figures, czyli do cyfr znaczących na wikipedii. Też tutaj mamy taki przykład, można sobie zrobić tą klatkę albo stop nacisnąć i przeanalizować. Więc, reasumując, mam nadzieję, że przybliżyłem czym się różni dokładność i precyzja, że te pomiary mogą być precyzyjne, a niedokładne, niedokładne, a nie precyzyjne i te wszystkie kombinacje. Mniej więcej wiecie na czym polega i dlaczego pojawia się ta niepewność pomiarowa, bo chcemy, chcemy mieć no prawie, że pewność, znaczy taką chcemy być przekonani, że to, co zmierzyliśmy, ma te 5 cm plus, minus na przykład 0,2, i wtedy wiemy, że 68% wiemy, że te między 4,8 a 5,2 nasz wynik się znajduje. I tak liczbami podałem, ale możecie też sobie wyobrazić, że jak zmierzę coś tylko raz, to według tego modelu kompletnie nie mogę być przekonany, że ten wynik, który zmierzyłem, jest słuszny. To, to, to jest zabawne. Yy, ok, no i oczywiście, żeby oszacować tę niepewność, ten błąd pomiarowy, to mamy trzy przepisy, które warto zapamiętać. I wreszcie pamiętajcie w tej zasadzie, że miejsca po przecinku w zmierzonej liczbie i w niepewności muszą się zgadzać. I gdyby było jakieś pytania, to śmiało.